Witajcie na kanale moim zdaniem.b. Witam Was w nowym filmie i dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek bałaganu. Pierwsze zadanie na dziś to złam zasady. Nie przyklejaj tu nic, nie bazgraj na tej stronie, nie zrywaj tekstu, nie zakrywaj tekstu, nie dotykaj tej strony brudnymi rękami, nie chodź po tej stronie butami, nie wycieraj brudu w tę stronę i tak dalej, i tak dalej. Także lecimy łamać zasady. Dobrze, to zaczniemy od przyklejenia tu czegoś. Ja mam jakąś taką naklejkę z logo mojego bloga i kanału. Spróbujemy to odkleić. Niestety nie znalazłam innych naklejek, ale zawsze lepsze to niż nic, prawda? Tak, więc przykleimy logo. O, bardzo ładnie. Co by tu jeszcze można przykleić? Mam tu takie zakładki. Także jeszcze mogę sobie te zakładki gdzieś poprzyklejać. No może od góry. Spróbuję jeszcze coś może narysować. Może jakiś taki wiosenny motyw. Będzie trawka. I na trawce kwiatuszek. Jeszcze jakieś serduszko. Się zastanawiam, co by tu jeszcze zmajstrować. Jeszcze na potrzeby filmu ubrudziłam sobie palce kredką do oczu i teraz postaram się to wytrzeć. Tak, wycieram te palce. O, zrobię nawet tutaj cieniowanie na trawce. I tak prezentuje się moja napaskudzona strona z połamanymi zasadami. Kolejne zadanie na dziś to rozcieranie brudu. Rozetrzyj dowolny barwnik na łokciu, brud, popiół, farba itp. I oprzyj się tutaj. Także lecimy się ubrudzić. Teraz muszę sobie jakoś ubrudzić łokieć, co będzie wymagało nie lada gimnastyki. Przyniosłam tutaj zestaw cieni ze Slika, żeby się jakoś ubrudzić. Mam też już zestaw ratunkowy w postaci płynu micelarnego, żeby potem się domyć i nie ubrudzić całego mieszkania. W związku z tym teraz przechodzimy do brudzenia łokcia. Mam nadzieję, że to będzie jakoś widać. Nie, już jest brudne. Chyba jest coś brudne. Słabo widzę. Wsadziłam w te ciemne cienie. O, coś się tu namazało nawet na tych cieniach, więc chyba ręka moja jest brudna. No i teraz zobaczymy. Opieramy i przeciągniemy jeszcze. O, jaki piękny brud. Teraz muszę uważać, żeby się nie podotykać jeszcze gdzieś po ubraniu. Tak, powycieram sobie może ten łokieć tutaj. Dobrze, coś tu jeszcze zostało, także ja zaczynam się domywać i myślę, że zadanie jest zaliczone. I ostatnie zadanie na dziś. Potnij biały papier na małe paski, pokryj czarną stronę białym klejem, upuszczaj paski po kolei z dużej wysokości, przyciśnij paski tam, gdzie upadły, aby się przykleiły do strony. Także ja lecę naszykować paski i bierzemy się do roboty. Mam już białe karteczki, mam klej i nożyczki. Także zaczynam ciąć paski. Żeby to jakoś sprawnie poszło. Weźmy sobie więcej. O, i zrobię takie grubsze jeszcze. Dobrze, mam paski. Może sobie jakoś pomieszam. Oj, cała książka mi się zamyka. Pomieszam, odkładamy paski na bok i teraz przechodzimy do kleju. Mi
się nie wszystkie paski przykleją, to się potem strona sklei. Ha, ha, ha. Strona pokryta klejem. Mogłabym też tą pokryć, ale ta książka cały czas się zamyka i się niewygodnie pracuje na tym. No i teraz upuszczamy. Nie wiem, czy ta wysokość jest duża, ale chciałabym, żebyście coś widzieli. Teraz postaram się to przyklepać. Zobaczymy, czy coś odpadnie. I ten... No, ale nie do mojej ręki. A, patrzcie, przykleił się do mojej ręki. O! Okej, okay. Aha. No, no ja bym cię tu chciała. Tu, tu, tu. Aha. No następny do mojej ręki. No po prostu... Ale mnie te paski lubią. Będzie więcej do mnie przyklejonych niż do książki. Masakra. No ale tak to jakoś wygląda. Bardzo jestem ciekawa, teraz spróbuję zamknąć książkę. Bo za ręka mi się klei. Spróbujemy ją otworzyć. No, nawet dało się otworzyć. I tak wygląda moja kompozycja z pasków. I to już wszystkie zadania na dziś. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to dajcie kciuka w górę. Zachęcam Was także do subskrypcji mojego kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków bałaganu, kolejnych odcinków To Nie Książki, a także innych moich filmów. Także koniecznie kliknijcie guzik subskrybuj na dole. Zapraszam Was także na mojego bloga, Facebooka, Instagrama. Wszystkie linki jak zawsze w opisie pod filmem. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.